No i mamy 8 listopada 2023 roku. Czas na małe odbicie się od tej naszej wodnej, magnesowej rzeczywistości. A więc co? Podubiemy trochę w piasku. Sito od śliczniaka jest. Legend gotowy. Atakujemy. No i dobra, ja już zdążyłem zrobić trening przed tym placem zabaw. Na tym placu pobuszowałem, wystrugałem tam złotówkę z groszami. No i nic, lecę dalej zobaczyć, co tam w piasku piszczy. Ja tu się zbliżam do kolejnego obiektu, ale widzę, że na placyku sobie leżą dwa psy. Co tam, piesku? Pieski mnie nie pogryzą, halo? Pieski mnie nie pogryzą? Pogryzą. Ale to... I to tak właśnie dobrze pogryzą. Aha, rozumiem. Super, bardzo fajnie, bardzo śmieszne. Śmieszne to jest, no. Co piesiulek? No śliczny jesteś, no taki piesek. Leżysz sobie tutaj, tak? Patrz, jak sobie piesek leży i patrz, co ja robię. No taki piesek, co ten pan robi? Co pan robi? Macha pan? Robię? Macha, tak? Oj, 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 no tak. Piesek jest spokojny, dostojny. Zobaczcie, leży sobie. Ma wszystko gdzieś. Piesek jest mądrzejszy od tej pani, która taka udawała się zabawna. Jak tam, pieciur? Co tu się dzieje? Nie bój się, nie bój. Leż sobie, leż spokojnie. Leż sobie, leż, ja ci nie przeszkadzam. Jak na razie biedny jeden grosz. No patrz pan, drogi groszek, szaleństwo. To jakiś ciekawy sygnał. Okej, 20 gry. Z tego lokalu dorzucam jakieś 50 groszy i mam około 2 ziko. Co tam powiesz? Opowiadaj. Zobaczcie, jaki piękny. Jaka to rasa? Stafford. Ale piękny staforczyk jesteś. No, cześć. A jak ma na imię? Doli. Doli, no to jest ona, tak? Mhm. Oj, piękna jesteś. Co się wkurzasz? Chodź, Doli. Doli. Doli Parton. Halo. No tak, obszczekaj faceta, no pewnie. Będzie mi tu zaciepiał. Pierwszy raz szybko. A? Się wkurzyła, bo nietypowa rzecz ją spotkała, bo jeszcze się jakby nie widziała, nie? No. Chodź Doli. No chodź, no chodź do. Oj tak. Opowiadaj, bo ona ze mną rozmawia, dlatego tak szybko. No tak, oj. No śliczna jestem. To nie, to jest pasja, to jest pasja. Ja się tam bawię tym. Tu. Znajomy suwał też właśnie, bo no. Suwał to był. Tak. Właśnie, nie? Ja 19 lat z tym się zajmuję, fajne rzeczy jest, kurczę, nie? A oprócz tego też rzucam magnesem do wody neodymowym na linię, nie? To jest rewa. I uwielbiam psiaki właśnie. Zawsze jak go spotkam, to go zaczepiam, nie? I dlatego ludzie już na moim kanale wiedzą, że jak ja idę, to żadnemu psu nie przepuszczę. Dobra, nie przeszkadzam. Miłego dzionka, dzięki. Dzisiaj taka krótka zabawa będzie z wykrywaczem. Jestem na trzecim obiekcie. Szybko go zrobię i skoczę być może na czwarty, albo i nie. Zaraz się okaże. Taka tam, wiecie, odskocznia od magnesu. Co by nie zapomnieć, jak się używa wykrywacza. Kto tu przyszedł do mnie? Halo? Opowiadaj. Opowiadaj. No tak. Nakrzycz na pana. No co tam? Opowiadaj. Co ten pan robi? No pan, przyciągnęło ją, nie? No. Oho. Co tu się dzieje? Patrzcie, jakie mam odwiedziny. Pieski się zainteresowały tym, co robię. Odgłosy to już. No ba. Coś nietypowego, nie? Tak. Nie widziały czegoś, to muszą się obadać. Ale już się przyzwyczaiła do tego widoku, już nie jest zainteresowana. No i dobra. Ten obiekt poskąpił. Nawet miejsce do fiflaków nic nie oddało. Za to pieski nie zawiodły. Pojawiły się dwa kolejne. A więc co? Nie wiem, czy mi się chce jechać na kolejny plac. Raczej mi się nie chce. Za odcinek ten dziękuję brodatemu zbirowi, bo to dzięki niemu wyskoczyłem na placek, bo zobaczyłem ostatnio któregoś razu na jego kanale, że biega po placu zabaw. A więc was zapraszam na kanał Brodaty Zbir. Ja uciekam przed siebie. No to mamy 9 listopada 2023 roku. Patrzcie, nad jeziorkiem coś się tam dzieje. Jakieś prace trwają, a ja jestem tu po raz 10 czy tam 11, nieważne. Słonko się budzi, a my idziemy rzucać magnesem.
6:38 pierwszy rzut i jest już jakaś łyżka. I niestety mam już tutaj dwóch wędkarzy obok siebie, co mnie bardzo nie cieszy. I już ciągniemy ciężar. Wow, patrzcie co to jest. Widzieli takie rzeczy? Izolator elektryczny wraz z tym zaczepem. Piękna sprawa. Takiego ciężaru dawno nie miałem na linie, słuchajcie, naprawdę jest solidne parę kilo. Fuh, co to jest? O panie, jedno wiadro, a przy wiadrze jeszcze jest kanka. Ja pierdzielę. Opa! Zobaczcie, WKZ przytargał dwa przedmioty, ale pełne mułu, dlatego taki ciężar. Opłukajmy to. No. Będzie nieco lżejsze, jak się tej wody i mułu pozbędziemy. No i po chwili zobaczcie, kanka była w takim rozkładzie, że rwała się jak papier. Jest skompresowana. No dziś od rana to wam powiem, że jest zimno, jakieś 4 stopnie na plusie. Do tego założyłem mokre rękawiczki, a więc naprawdę nic przyjemnego. Taka krioterapia. Ale co tam, trzeba się hardować. Trzeba twardym być, nie miętkim. Tymczasem tak tam same dziabągi wyłażą. Więcej dzisiaj blachy niż grubego, ale dobre i to. Znów zwłoki jakiegoś pogrzebacza, jak to już bywało, i kółeczko. Prawda, że was też już nie dziwią te białe kubki? Kolejne. Dno oczywiście osobno, takie klocki Lego. Teraz słuchajcie, rzuciłem tutaj w trzciny, zamiast rzucać daleko przed siebie i co? I taka soczysta ruła. Była pełna mułu, ale już jest pusta mułu. Ja pierdzielę, patrzę się, tak plącze wszystko. No i co? 7:09, a więc opa, jakieś 40 minut zapełnione wiadro praktycznie. Można by to zanieść do auta. Trzcinowisko oddaje takiego dziabonga i ciągle coś tutaj wyłazi po tylu dniach. Patrzcie, tam w oddali chłopaki mają branie, a ja tutaj rzucam tak naprawdę niedaleko nich, a co jakiś czas słyszę, że mają branie. Więc jak to jest, panie wędkarzu, płoszę tej ryby czy naganiam? Bliziutki rzut i coś podnoszę z dna. Tra-la-la-la-la. Wow. Kolejna bednarka, pełna mułu. Trzeba ją wypłukać. Dobra, idę zanieść te wiadro, bo już kipi. I znów ta ekwilibrystyka, zobaczcie. Jedna noga tu, druga tam. I w takim rozkroku. Opa. Dobra. Daj się tiasę. Łączkę poszyć. No i teraz idziemy. Dobrze, mam blisko samochód, jakieś 50 metrów stąd. Ale przez te paszcze trzeba jakoś tam dojść. Jest 7:30. Jedno wiadro już zapełnione. One się zapełniają coraz wolniej, ale się zapełniają. Także wracamy tutaj. O panie, na tą naszą miejscówkę, do której dojście jest mocno ograniczone. Okej. Okay. Jestem już u góry. Dobra, zaczynamy. Drugie wiadro. Na razie puste. Po prostu wow. Po prostu wow. Patrzcie, normalnie masakra. Są jakieś dziabągi od piecyków, jakieś, nie wiem, kawałki drewna. Tu patrzcie, nawet bagnet się trafił złamany. O, jaka szkoda. Nawet są resztki okładziny drewnianej. To wygląda jak jakiś wielokrążek z systemu bloczkowego. Znów nie zrobię za dużo kroków, bo stoję w jednym miejscu i rzucam, ale mi to pasuje. Idzie ciężar. Idzie, idzie. Kolejne ciężary, zobaczcie. Ja pierdzielę, pełna mułu. Patelnia. Widzicie? Takie rzeczy. Ile tu jest mułu na tej patelni. Która to już patelnia z tego jeziora? No ja tego nie kumam. Te podeszwy od błotu wychodziły 200 metrów stąd, 100 metrów stąd i tutaj już wychodzą, zobaczcie.
i do tego jakaś kłódka czy inny dziabełek. A ta korbka to od czego niby? Od jakiejś maszynki, innego młynka. Patrzcie, jaka zgrabna korbka. Nieco uwalona w mule srebrna bransoleta. Widzicie, biżuterię też można znaleźć. A chłopaki obok mnie mają kolejne już branie, trzecie czy czwarte. Takim płoszę ryby właśnie. Nie wiem, nie widzicie tego, jak się zasadza z podbierakiem, a drugi ciągnie rybkę. Ja ledwo to widzę, więc wy pewnie też nie. No tak czy siak, uwierzcie mi na słowo, że kolejne branie. No widzę, że coś tam złowił. Coś tam się przy trzcinach mu szarpie. O, ładnie. I pstryk. Złowiona rybka. No, tak właśnie płoszy ryby wędkarzom. Jak to się mówi, złej baletnicy przeszkadza i rąbek u spodnicy. No i jeszcze wracając do tematu wędkarstwa, dodam wam, że oni łowią w tym miejscu, gdzie mam te Eldorado słynne. A więc potwierdza się to, co mówiłem. Miejsce to ryby potraktowały jako stołówkę, bo można powiedzieć, że zanęcałem tam przez 8 dni. Zruszałem dno, tam bardzo dużo tych robaczków się pojawiło i widzicie, ledwo sam tam wyszedłem i ryby biorą jak szalone. Ale co ja tam wiem o łowieniu ryb, przecież ich nie łowię. O nie, znalazłem łódkę stalową, dzwonimy po saperów i ewakuujemy okolice. Pełno pogniłej, przegniłej blachy i część od haczki czy innego narzędzia. Co to za białe jakieś koka. Znów rzut w trzciny i zobaczcie, jaka laga piękna. Ładnie zaostrzona. Patrzcie, jakie piękne lądowanie. Dwa łabędzie przypłynęły, a raczej przyfrunęły. A jakieś takie dziwne te łabędzie, nie są one białe. Tym razem jakaś rączka od białej chochelki. Także dział kuchenny się odzywa. 8:40 dochodzi, a więc co, druga godzina, pomału będziemy kończyć, co? Wychodzą jakieś takie same dziabągi, wagowo to cienizna, ale objętościowo pęka drugie wiadro. Nie wiem, mi na dzisiaj chyba wystarczy, frajda była jak zwykle, ale lecę sobie poodpoczywać. No nie uwierzycie, miałem już kończyć, ale patrzę, a ci wędkarze, patrzcie, zrzucają magnesem też, tak jak ja. Nie wiem, czy wy to widzicie. Jeden raz rzucił, drugi, trzeci raz rzucił. Magnes mają o wiele mniejszy od mojego, widzę. Ale nauczyli się, kurczę, no. Mam konkurencję i są na mojej miejscówce, na moim Eldorado. Oby łobuzy, ale dużo tam nie wyciągnął, bo taki gówniany magnes mają nieduży. No nic, nieważne. A ja wykonałem ostatni już rzut i będę stąd zmykał. 2 godziny zabawy wystarcza. Dobra, tym bardziej, że już tutaj nic nie wychodzi, ale to nie znaczy, że miejscówka się skończyła. No i jeśli chodzi o magnesy neodymowe, to nie muszę wam przypominać, że ja swoje kupuję w Magtomie. Są to magnesy walcowe. Najbardziej rekomenduję magnes 70x40. Mega solidna robota. Na wiele, wiele lat wam to wystarczy. W firmie Magtom zaopatrzycie się również w rękawiczki i cały osprzęt potrzebny do połowów. A więc w razie pytań zapraszam do firmy Magtom. Tu macie namiary.